Czołem, witajcie, ja jestem Abra i dzisiaj, moi drodzy, robimy sobie speedrun na Bedwars. Niestety nie włączyło mi się nagrywanie, a zaczęliśmy już gierkę i redy nie mają łóżeczka. Tak, czerwoni stracili łóżeczko tutaj, między innymi właśnie przeze mnie. Ja akurat go nie zepsułem, ale tutaj pomagałem, nie powiem, szefunciu. Więc słuchajcie, robimy speedrun, spróbujemy powygrywać te arenki maksymalnie szybko, jak tylko będzie się dało. Pytanie, czy to zajmie na przykład 30 sekund, żeby wygrać arenę, czy półtorej minuty? Słuchajcie, nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że w tym odcinku pobijemy jakiś może rekordzik wygranej, szybkości wygranej, to by było przekozackie. Zieloni, słuchajcie, o nie, stracili łóżeczko, a ja chciałem tutaj pomóc, gościu. Ja chciałem pomóc, ale okazuje się, że nikt mojej pomocy nie oczekuje nawet. Dobra, żółty, wbijaj tutaj, rozwalmy już i po prostu polećmy. Wygrywamy, słuchajcie, na Bedwarsikach. O, dziękuję za itemki. Bardzo dziękuję, słuchajcie, bardzo dziękuję. Tutaj jakieś TNT poszło, czy tam Fireballik, nie wiem po co ktoś tam zabrał ten most. Naprawdę nie rozumiem czasem graczy, ale ja tylko, moi drodzy, jeszcze szybko przypomnę o subskrypcji A, myśleliście, że w sklepie mówię, ale prank, nie no. Oczywiście subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo słuchajcie, filmiki są tutaj codziennie, każdego jednego dzionka z Bedwarsików, więc warto, mi będzie bardzo miło, a wy macie co oglądać. A na kanale Abram Minecraft to są w ogóle codziennie, jeszcze słuchajcie, milionów... Widzę, żółty, ty się dobrze czujesz? Żółty, ty się dobrze czujesz? Co ty w ogóle wyprawiasz, żółty? Ty psujesz im łóżeczko, czy mi się tylko wydawało? Ej, naprawdę, ty stary, psujesz im łóżko, co jest, żółty, z tobą? Przecież oni nie mają łóżka już dawno. Okej, to było dziwne. No ale dobra, lecimy w takim razie, słuchajcie, dalej, lecimy dalej. Oj, karamba, żółty, żółty, cwaniaczku. No co ty, do mnie tak? No naprawdę, ej, żółci, dajcie mi święty spokój. Ja nie chcę was tak łatwo rozwalić. Ja potrzebuję jakiejś sensownej klepy z teamem żółtym. Ej, ja nie mam o, ja cię kręcę, nie mam klocków, no to dużo zrobię. No z dwoma klockami, z jedną wełną i z jednym endstone'em Abera na pewno dużo zrobi. Dobra, Byszku, jesteś tutaj gotowy na jakąś klepę? Ja jestem gotowy na klepę. Tylko że ja wiem, że spadnę, bo nawet, słuchajcie, nie mam właśnie klocków, żeby tutaj ewentualnie jakoś pouciekać. Więc słuchajcie, jedyne co mi pozostaje, to rzucić tutaj szybkiego fireballka. Teraz, słuchajcie, wbić się tutaj z killofikiem. Okej, no nie za dobrze, ale rozwali, widzieliście, dwóch mnie atakuje. Nikt nie zwrócił uwagi na Richa. I co? I rozwaliliśmy ich. No, może to nie będzie najszybsza arenka na całym świecie, bo zacząłem nagrywać troszeczkę później, ale został jeden żółty, więc i tak, słuchajcie, mamy szybciutko wygraną. Ja tylko przypomnę, żebyście wy nie wychodzili po arenie, słuchajcie. Nie wychodźcie po arenie, bo my będziemy tutaj wygrywać fest, moi drodzy. Tak, fest. Jedną, za drugą, za trzecią, za czwartą, za piątą, więc oglądajcie. Do samego końca, my lecimy z kolei. Dobra, kolejna też musi być, słuchajcie, szybciutko wygrana. A przynajmniej taki jest plan. Zobaczymy, na ile on się nam tutaj spełni. Fajnie by było, o, to jest dobra mapa, to jest Lektus chyba ona się tak nazywa. Fajnie by było też, słuchajcie, co jakieś 2-3 minutki. Oj, karamba, karamba, Rich nam wyszedł, słuchajcie. No to wiadomo, że to nie będzie najszybsza wygrana w takim razie na całym świecie. No bo straciliśmy tutaj, słuchajcie, kumpla. Ale spoko, poradzimy sobie, słuchajcie, poradzimy sobie. Abera bierze wełnę i, słuchajcie, polecimy sobie od razu właśnie tutaj do zielonych. Tylko przypomnę, nas jest, słuchajcie, teraz, więc to nie jest, słuchajcie, zbyt komfortowa sytuacja. Dobra, zieloni lecą czy nie lecą? Chyba nie, więc ja, słuchajcie, tutaj właśnie dobuduję szybko mostek na zielonych. Jazda. Oj, kurczę, słuchajcie, tej wełenki to nie starczy. W serio, fest nie starczy. Dobra, i tak skaczę, słuchajcie, na drewnianym mieczu. I tak stracę itemy, nie mam nic jakby do stracenia, więc i tak na nich polecę. Może, słuchajcie, jednego czy drugiego po prostu się uda nam tutaj zrzucić, nie? To mam na myśli. Dobra, jednego się, słuchajcie, udało. Drugiego, słuchajcie, też próbujemy. Okej, udało się. O nie, ty kurczę, jakbym jeszcze łóżko rozwalił, a ja wiecie, na 6 serduszkach byłem, to by było ciekawe, to by było bardzo ciekawe. No ale słuchajcie, niestety nie tym razem, teraz bierzemy, słuchajcie, dużo więcej wełnianki i już wbijamy się, oj, no właśnie, Crafty Van rozwalił im łóżko. No to ja polecę do czerwonych, nie będziemy się w ogóle, słuchajcie, bawić, bo my robimy speedrun, czyli jakby w naszym interesie jest jak najszybciej wygrywać te arenki, czyli nie lecieć do teamów, których już, słuchajcie, dawno nie ma, znaczy mówię o łóżeczkach, tylko raczej właśnie lecieć do teamów, które, słuchajcie, jeszcze łóżeczka mają i żeby im te łóżeczka troszeczkę porozwalać, no nie? Dobra, on tutaj leci w górę chyba do mnie, czekajcie, ja tutaj dobuduję pięknie właśnie mosteczek, okej, pyk. Gościu, skaczesz na mnie? Czy ja mam na ciebie skakać? Dobra, mogę na ciebie tutaj skoczyć. Dobra, pyk. Dobra, zostałeś wyrzucony w przestrzeń kosmiczną. Ja sobie tutaj podejdę do góry, okej. No i tak, 3 redów na mnie czeka. Zaraz będzie 4, chciałem powiedzieć właśnie. Oj, no niedobrze, na 1,5 serduszka. Kurczę, nie lubię takich sytuacji, nie? Bo w bezpośredniej klepie to jeszcze jak cię proszę, może by mi się coś tam udało zrobić, ale kiedy, wiecie, jestem sam na 4, na 1,5 serduszka, no to powiem wam szczerze, że za dużo nie zrobimy. Dobra, jedziemy do tych czerwonych, co? Jedziemy, słuchajcie, ewidentnie z tymi czerwonymi. Oni muszą być, słuchajcie, tutaj wyjaśniani. Fest. O! Pięknie, pięknie, słuchajcie, zostało właśnie wyro tutaj rozwalone. Zostało nam 3 czerwonych, 2 czerwonych. 2, proszę. A tutaj jeszcze, jeszcze
czekaj, nam tutaj typeczek nasz wbija, dobra. Rozwalamy, słuchajcie, rozwalamy. No nie, no ej, teraz tu przylagowało akurat, no, ale jednego się udało, słuchajcie, jednego się udało. Drugiego może też, słuchajcie, się udało. Ale widzicie, jakie to są lagensy? Ja bym go rozwalił. Ej, ale on lagował. On lagował teraz chyba nawet, nie ja. Więc tym razem akurat całe szczęście, bo bym się już totalnie wkurzył. Ale kurczę, widzieliście to? On był totalnie do wyjaśnienia. Ja cię kręcę, gdyby nie przylagowało. No szkoda. W każdym razie, my oczywiście wracamy. To nieźle sobie wróciliśmy, czerwonych już nie ma. Red team has been eliminated. No to słuchajcie, no to sobie wróciliśmy, no szkoda. A7M już go wyjaśnił. Spoko, no to polecimy, słuchajcie, na kolejny team w takim razie, do blue, chodźmy tutaj do blue. No dawaj, bo to jest jedyny team, który został. Serio, nikogo innego już tutaj z nami nie ma, więc full focus, słuchajcie, na nich, full focus. A on jeszcze tutaj będzie nam mostek budował. Ja nie mam wełny, więc za bardzo nie chcę, słuchajcie, tutaj się przykładać. On buduje czerwoną wełną. I tak... Przez chwilę miałem jakby taki zamysł na zasadzie, że jakby coś tu jest nie halo, ale już wiem, że jest halo. Czekajcie, ojojoj, gościu, no nie tym razem. Za mało mam wełnianki, żeby, słuchajcie, się z nimi tutaj klepać, ale ja jeszcze szybko, słuchajcie, przypomnę o sklepie www.abra.ety. Pierwszy link w opisie tego materiału, to jest właśnie, słuchajcie, mój sklep. Możecie zakupić sobie epickie gadżety, słuchajcie, związane właśnie z tym kanałem. Na przykład chociażby takie kozackie bluzy. Abra Team, czy to białe, czarne, kolorowe, z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki, plecaki, no mnóstwo fajnych rzeczy, więc zapraszam bardzo serdecznie, pierwszy link w opisie i przypomnę, że z kodem ABRA, macie ten kod napisany w opisie, macie minus 20 zł na zamówienie, to jest mega spoko w opisie, więc no raczej łatwo traficie i do każdego zamówienia dokładam wlepeczki gratis, 3 kolekcjonerskie unikalne wlepki, tego jeszcze nie było i szybko raczej, słuchajcie, na moim sklepie nie będzie, więc się pospieszcie, bo tylko kilka zamówień, słuchajcie, załapię się jeszcze na te wlepki, znaczy kilka, może kilkanaście, zależy, słuchajcie, bo spróbuję dogadać się tak, aby ich troszeczkę może tutaj doprodukować, więc możecie mieć tutaj troszeczkę farcika, ale warto się pospieszyć, naprawdę, słuchajcie, warto się pospieszyć. www.abra.ety, pierwszy link w opisie tego filmu, gościu. Tak, a teraz tak, słuchaj, tutaj z fireballkiem ja do ciebie podlecę. Dobra, pyk, okej, gość został, słuchajcie, zrzucony. No i to jest ostatni, moi drodzy, to jest ostatni. Czy ja jestem w topce? Jestem drugi egzekwo z pierwszym miejscem, jeśli chodzi o ilość, słuchajcie, tutaj fragów, więc nie wychodźcie, lecimy speedrun, kolejną arenę. No i dobra, zawitaliśmy na kolejnej arence, a teraz mamy, słuchajcie, trójki. Jeden z nas odszedł, więc gramy sobie trójeczki. Tylko że ja nawet, słuchajcie, nie mogę pozbierać żelaza. Ja nie wiem, co się, słuchajcie, dzieje, ale naprawdę ten serwer ma tak tragiczne jakby serwery. Mam wrażenie, że to jest w ogóle XD. No ale trudno, słuchajcie. Zbieramy w każdym razie tutaj rzeczy. Kupimy sobie oczywiście standardowy tutaj zestaw Abery. I może byśmy sobie jeszcze, wiecie co, wzięli więcej tej wełnianki. Więcej ewidentnie tej wełnianki, bo z nią to zawsze, słuchajcie, jest tutaj problem. O! Nawet Echax pisze, serwer lagi, ja. Tak, ja też mam straszne lagi. Nie wiem dlaczego, słuchajcie. Naprawdę ciężko mi to ocenić, ale serio, oni mają jakoś tak dziwnie. Kiedyś tak, słuchajcie, nie było. Naprawdę ewidentnie kiedyś tak nie było. No ale dobra, nie ma co, słuchajcie, zwalać teraz na serwer. Lecimy i wygrywamy. Oj, karamba, tutaj to zepsułem akurat troszeczkę mostek. Polecimy sobie chyba właśnie wpierw na niebieskich. Co myślicie? Ja myślę, że to jest całkiem niezła decyzja, więc tutaj właśnie podbuduję, słuchajcie, mostek. Dobra, pyk. Okej, możemy, słuchajcie, już tutaj sobie ładnie, pięknie skakać, więc dobra, w ten sposób, żeby tutaj łatwiej było. No i słuchajcie, ja mam tylko 26 klocków, więc nie za dużo teraz zrobię. Ewidentnie, słuchajcie, nie za dużo tutaj zrobię, ale coś zrobię. Jasne, dobra. I teraz musisz budować dalej, gościu. Musisz budować dalej, bo... nie ma wełny. Nie za bardzo. Mam tulsy, więc może, słuchajcie, będę w stanie coś tutaj zrobić. Nawet, słuchajcie, spróbuję. Okej, dobra. Skopujemy. Dobra, i teraz, słuchajcie, zrzucamy tych typeczków. Jeden, słuchajcie, zrzucony. Drugi, słuchajcie, sklepany. A teraz tego, słuchajcie, spróbujemy go dobić. O, udało się! Rozklepał mnie ktoś. Ale słuchaj, jak to jeden? A drugiego nie zrzuciłem? Co? Ej, byłem święcie przekonany, że tego drugiego zrzuciłem. Okej, to było bardzo dziwne. Tego pierwszego jakby mam na myśli, nie? Dobra, nieważne, słuchajcie, nieważne. My w każdym razie robimy speedrun, tak? My mamy wygrywać, słuchajcie, na czas, a nie tutaj koniecznie, wiecie, jakieś tam fragi robić. Spoko, gościu. My po prostu mamy wygrywać, więc jedziemy. Pójdziemy sobie do zielonych przez niebieskich, coś mi się tak wydaje. Dobra, słuchajcie, szybki skok. Bierzemy te diaksy. Nie bierzemy raczej diaksów, żeby, słuchajcie, tutaj w razie co ich... nie stracić, bo to wiecie, z Abero to różnie bywa. A i w ogóle przypomnę jeszcze o moim Instagramie oraz, słuchajcie, TikToku. Wpadajcie koniecznie, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli byście wpadli, bo zarówno Instagram, jak i TikTok macie, słuchajcie, tutaj właśnie napisane w opisie oraz pod kamerką. Abra i ty, wpiszcie sobie nazwę, bądź po prostu sobie kliknijcie w link w opisie, mi będzie bardzo miło. Zapraszam przeserdecznie. A ja wpadam często na profile osób, które w ogóle mnie obserwują, nie? Dobra, słuchajcie, mało HP, ale wydaje mi się, że jakby się, słuchajcie, uprzeć, to z tym zielonym moglibyśmy się coś tam poklepać. Klepiesz się zielony czy na mostek?
Aha, dobra, no to sobie na most poleciał. No to tyle z ciebie było, stary. Tyle z ciebie było, dobra, pyk, zabrałem go. Sorry, gościu. Sorry, że ci go zabrałem, ale ja naprawdę nie będę się już tutaj patyczkować, że będę czekać, aż ty go zabijesz. Po prostu lecimy. Tutaj na zielonych my mamy speedrun do zrobienia, tak? Szybki, słuchajcie, tutaj speedrunik właśnie do rozklepania. Dobra, słuchajcie, wbijam się tutaj pięknie. Rozwalił łóżeczko, ja chciałem, no ja chciałem. Ej, naprawdę ja chciałem. Dobra, słuchajcie, tutaj ten jeden na pewno będzie rozklepany. Bierzemy, słuchajcie, tutaj właśnie drugiego. Dobra, pyk, pyk. O, ile ich tutaj jest! Jednego, tylko jednego, znaczy dwóch w zasadzie, ale myślałem, że dwóch mi się uda w tej dziurze. Ale nie tym razem. Został nam, słuchajcie, jeden zielony, został nam do tego jeden żółty i mamy szybkiego, łatwego wina. Naprawdę łatwego wina, nie? Już tylko, słuchajcie, zielony został, to w takim razie wracam się i pójdziemy sobie tamtą stroną. No gdyby mi się udało w tym dołku dwóch naraz rozwalić, to byśmy mieli, nie wiem, no ze 3 minuty areny, ze 4 minuty areny. Bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko, słuchajcie, te arenki idą. Naprawdę jestem pod wrażeniem mojej drużyny. Ale wygrajmy to. Wygrajmy, bo ten Dane podłoga XVZO, wiecie, on może być jakąś taką dziką bestią, nie? I nagle się okaże, że on nam tutaj zrobi małe tiririri i będzie problem, nie? Ale dobra, polecimy, słuchajcie, polecimy do niego teraz. Siach, ram, pam, pam. Okej, on leci, słuchajcie, tutaj, enchantowany, No to kolorowo może nie być, słuchajcie, zwłaszcza z drewnianym mieczykiem, nie? Ja się kręcę. Dobra, robimy to, słuchajcie, robimy. Okej, lecę za nim. Spróbuję mu, słuchajcie, nie pozwolić wrócić na tą wyspę. Nie wiem, czy mi się uda, bo wcale nie musi być, słuchajcie, tak łatwo, ale żeby on, słuchajcie, został na tych diaksach, a tutaj jeszcze do mnie leci A7M, no to damy radę. Damy radę. Damy radę, myślicie? Ja myślę, że tak, tylko niech on, słuchajcie, do mnie tutaj podejdzie. Razem ze mną, słuchajcie, niech on poleci. Dobra, on już leci, słuchajcie, tutaj Dane właśnie na wysokość. Spoko. Więc jak spadnie, to słuchajcie, on ma przekichany. Naprawdę masz przekichany, gościu. Tutaj jeszcze z Fireballkiem widzę, że on się będzie bawił. Okej. Niezłe to było, ale niestety ci nie wyszło, byczku. No ale dobry pomysł. Pomysł dobry, chyba najlepszy jaki mógł, więc moi drodzy, lecimy z kolejną areną. Oczywiście standardowo powiem, nie wychodźcie, bo wygrywamy dalej. No i tu mamy problem, słuchajcie, bo drużyny żółtych nie ma. Nie ma, po prostu nie istnieją. Jakby to może być szybka wygrana, ale ja bym takiej, słuchajcie, wygranej nie zaliczał do rekordów. No bo kurczę, gościu, no. Poczekam sobie w ogóle tutaj na zbrojkę. Naszą tą legendarną, żelazną zbroję. I dopiero z nią sobie tutaj polecimy. Więc jeszcze jedno złoto poproszę bardzo, bardzo serdecznie. Będzie mi bardzo miło. Tutaj widzę, że zielony już się podpala i do nas leci, ale spokojnie. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie, słuchajcie, teraz tak. No i co, zrzucimy sobie tego zielonego, nie? Tylko tak, żeby, słuchajcie, on sobie spadł, to poczekamy sobie właśnie w ten sposób. Oj, dopiero teraz go ciach... No co, no nie! On spadł pół sekundy przed tym, jak ja mu rzuciłem Fireballa. Ja nie wierzę. Ale to nie było fajne. Ej, naprawdę, to mi się akurat nie spodobało. Kurczę, ale zlagowało. To mi się nie spodobało. No dobra, w każdym razie lecimy, słuchajcie, tutaj do czerwonych. On chyba ma TNT. Czy nie, on nie ma TNT. Gdybym miał, to by właśnie, słuchajcie, im zrzucił. Ale ja niestety, słuchajcie, nie posiadam. Dobra, to co, po prostu skaczemy? Po prostu myślę, że musimy skakać, byczku. Po prostu musimy sobie tutaj właśnie ładnie, pięknie skakać. Okej, okay. Jeden został, słuchajcie, rozwalony. Dobra, skaczę w takim razie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Skopuję, słuchajcie, dobra, pyk. Łóżeczko, słuchajcie, zostało ciachnięte, więc rozwalamy ich teraz. Ciach, ciach, ciach. O nie, 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 nie. Na jednym serduszku, no na jednym serduszku, Aberkę atakujesz. No ja rozumiem, no. No w sumie sam bym zrobił to samo. Ale rozwaliłem im łóżko, więc to się liczy. No to co, w takim razie, słuchajcie, podwójna wełna, fireballik, dwa refilki, sobie tutaj bierzemy pięknie killofik i co, greenów nie ma, redów nie ma, no to pozostaje nam, słuchajcie, tylko team... żaden. Mhm. No żaden, no to fajnie. No dobra, no to słuchajcie, lecimy, no. 130 gwiazdka, może dzisiaj, słuchajcie, się nie udaje zrobić, ale... Lecimy po 130 gwiazdkę. Fajna, słuchajcie, zabawa jest. Tutaj widzę, że zielony się tak gdzieś tam bawi, słuchajcie, na tej wyspie. Rzuca tym fireballem, miota nimi jak szatan w ogóle, ale... No to tyle go było. No i słuchajcie, czy ta wygrana może być choć trochę trudniejsza? Nie, serio. Jakby ja bym bardzo poprosił o choć trochę trudniejszą wygraną. Lecimy z kolejną areną. Dobra, moi drodzy, gramy Jurassic, czyli tą mapę dla największych tryhardów. I powiem wam szczerze, że w każdym teamie wszyscy, absolutnie wszyscy mają jakieś rangi. Albo VIP-a, albo super VIP-a. Więc będzie problem. Jakby serio. Wy nie przywiązujecie wag do tych moderatorów, do tych rang i tak dalej. Ale serio, jest coś takiego, że naprawdę, jak ktoś ma VIP-a bądź super VIP-a, no to nie kupuje go bez powodu. Nie kupuje go, bo ma przegrane 2 godziny na tym serwerze. Tylko kupuje, bo po prostu wiąże sobie spore nadzieje z tym serwerem. Zazwyczaj. Więc jeżeli cała mapa
ma jakąś rangę, poza mną, bo ja mam akurat zanikowane, nie? No to jest problem, słuchajcie, to się robi naprawdę spory problem. No dobra, wbijamy się, słuchajcie, tutaj do żółtych, nie ma co gadać, ewidentnie, słuchajcie, wygrywamy tą arenę. My robimy, słuchajcie, speedrun i czy my robimy, słuchajcie, speedrun na zasadzie wygranej jednej arenki, czy 45, to ma być wygrane. Dobra, zrzuciliśmy go, ja nic nie tracę, on traci, bo jest final killem, jest super, słuchajcie, takie jeden za jeden jest bardzo korzystne, moim zdaniem, bo ja się odrodzę, on się nie odrodzi. Teraz tak, słuchajcie, zabieramy oczywiście itemy, odkładamy w ten sposób, idziemy rozwalać, słuchajcie, kolejny team. Najtrudniejszy był chyba niebieski, tak mi się wydaje. Oni coś tam pisali na czacie, że ten niebieski to tak całkiem ogarnia gierkę. Więc no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co oni tutaj potrafią. Mamy podobno incoming od niebieskich, to ja w takim razie spróbuję to, słuchajcie, wykorzystać i zrobić im incoming im w takim razie. Oni tutaj widzę, że sobie fajne drewienko postawili. Dobra, ja mam tutaj drewniany mieczyk, więc dobra. Okej, uwaga, czy Abera da sobie tutaj, słuchajcie, radę? Da sobie radę. Oj, drugi jest, no nie! Ej, nie miałem pojęcia, że jest drugi, ale on musiał w takim razie spaść chyba, no nie? Żeby się odrodzić w bazie. Szkoda. Szkoda, bo gdybym wiedział, że jest ich dwóch, to bym nie ryzykował, ale nie zauważyłem, powiem szczerze, naprawdę nie zauważyłem. No trudno, słuchajcie, my mamy teraz wobec tego mostek do niebieskich taki, o, bardzo, że tak powiem, korzystny dla nas, możemy sobie od razu przelecieć pięknie, w super szybkim tempie, no i, że tak powiem, w super szybkim tempie ich rozwalić, dawajcie, słuchajcie, dawajcie z tymi niebieskimi. Od razu klepiemy wszystkich, słuchajcie, klepiemy tutaj, jak oni lecą po prostu, jednego i drugiego i piątego i 48. Widzę, że moje ziomy mają tutaj mało HP. Ale ja z kolei mam mało skilla, więc jest porówno, bym powiedział. Oj, dobra, słuchajcie, tutaj nie za dobrze, tutaj jednego, słuchajcie, zrzucamy. Lecimy, słuchajcie, on się wkopuje w łóżko, dobra, rozwalaj łóżko, rozwalaj. Okej, rozwalony, pyk, super, idealnie. I teraz tak, słuchajcie, tego ostatniego spróbujemy. O, kolejnego, ja cię kręcę, co ja tu zrobiłem? Ja z 6 fragów wziąłem, słuchajcie, 1, 2, 3, 4, 5, chyba 5. Mogę się mylić, ale chyba. Więc jakoś tak nie najgorzej jak na mnie. Naprawdę nie najgorzej. Tutaj porobiliśmy ich, serio. Fest ich porobiliśmy, dobra. Odkładamy rzeczy i słuchajcie, lecimy. Blue już z nami nie ma. Yellow, słuchajcie, zostało tutaj dwóch, więc bierzemy jeszcze zielonych i może się okazać, że naprawdę, słuchajcie, będzie ciekawie. Naprawdę, słuchajcie, będzie całkiem fajna, szybka wygrana. Gościu, żółty, czy ty sam spadłeś? Z własnej głupoty? Nie! Myślałem, że spadł. Myślałem, no dobra. Nie spadł w każdym razie, to czekajcie, dobuduję sobie tutaj mostek. Wiem, że on jest enchantowany, ale ja nie mam nic do stracenia. Jak ja padnę, słuchajcie, to i tak nic nie tracę, dlatego że ja mam tutaj, słuchajcie, odrodzenie, on nie ma. Więc ja go tutaj troszeczkę podburzę, a ktoś i tak go zaraz zaatakuje i go zniszczy? Nie? Ej, myślałem, że ktoś z moich do niego pójdzie i go serio wyjaśni. Jakby... Przynajmniej w takiej wierze to robiłem. Ale okazuje się, że chyba oni go olali. Dobra, trudno, no nieważne. Widzę, że teraz dopiero do niego polecieli. A jest ich dwóch, więc mam nadzieję, że chociaż jednego, słuchajcie, uda mi się tutaj patnąć i zrobić, słuchajcie, coś tutaj sensownego. Dobra, widzę, że oni też chyba będą chcieli grać właśnie pod Firebole. No można było się tego spodziewać. Dobra, drugi to już nie zadziałał, byczku. A tutaj jeszcze do tego łóżeczko chciałbym zaznaczyć, nie? Chciałbym zaznaczyć, że macie problem z łóżeczkiem, byczki. Bo tylko my mamy teraz łóżko, więc jest całkiem spoko. Okej. Ja sobie posiedzę teraz, słuchajcie, nad nimi i spróbuję nie patrzeć na nich, żeby oni nie wiedzieli o mnie. Jak jeden, słuchajcie, wyjdzie z bazy, to spróbujemy po prostu go pyk zrzucić. Dokładnie taki jest plan. Czy to się uda? Nie wiem. Nie wiem, na ile oni są dobrzy, też nie wiem, na ile oni wiedzą o moim istnieniu tutaj nad nimi, ale próbujemy, słuchajcie, próbujemy. Dobra, gdzie oni są, słuchajcie? Czy oni teraz sobie shiftują? Oni sobie chyba, słuchajcie, teraz shiftują, bo ja ich, słuchajcie, nie widzę. A, dobra, teraz ten nie shiftuje, ale widzę, że tutaj Crafty Van leci. Dobra, no to co, robimy ich w takim razie. Ewidentnie, słuchajcie, musimy ich tutaj porobić. Jest ich, słuchajcie, tutaj dwóch, nas jest tutaj trzech, oni są full enchantowani. No dać radę, damy radę, słuchajcie. Dobra, klepa, jazda z wami w takim razie. Okej, ja tutaj padnę, ale oni dobiją. No dobra, jeden dobity i drugi też, dawaj drugiego od razu. O, no i drugiego też dobił, no i super, i to jest gra zespołowa. Trochę szkoda, że ja nagrywam odcinek, a nie mogę ich dobić. Tylko oni. A to by było ciekawsze na wideo, ale... Ale gra zespołowa! No niech będzie. Dobra, lecimy, słuchajcie, na tych dwóch zielonych. No niestety najszybsza arenka na świecie to nie była, ale spoko. Najważniejszy jest fan, jak już ustaliliśmy. I gdzie oni się teraz znajdują, słuchajcie? Tutaj widzę, że już beka się zaczyna, bo rzucamy sami sobie firebole. Czy oni siedzą, słuchajcie, w bazie u siebie? Czekajcie, nie ma ich w bazie. Ej, to jest teraz dobre pytanie, bo jeśli oni psują nam właśnie teraz łóżeczko i zaraz będzie bed destroyed, no to może być... Wow! Nacisnąłem spację i spadłem. Jakby, okej. To może być, słuchajcie, bardzo ciekawie, ale to może i dobrze, że wrócę do bazy. No właśnie! No właśnie, bo my mamy trapa. I gdzie oni teraz się znajdują, słuchajcie? Nad nami? Nie, no czekajcie, został tylko jeden teraz gość. Tylko jeden, słuchajcie, gość zielony. A ja bladego pojęcia nie mam, gdzie on się znajduje.
Serio, Emzu, gdzie ty jesteś, gościu? Powiedz mi, gdzie ty jesteś? Nie mam, słuchajcie, pojęcia, naprawdę. No ale musimy go, słuchajcie, znaleźć. Czekajcie, trapik poszedł od jednego, a drugiego, słuchajcie, tutaj w ogóle nie widzę. Ej, naprawdę, no to się już robi, słuchajcie, tego swojego rodzaju problem. Dobra, to może pójdziemy, słuchajcie, do żółtych. No i tak jest nas czterech, i tak każdy z nas musi sobie tutaj ich poszukać. Tutaj ktoś też po... A nie, to jest nasz, chciałem powiedzieć, że po egipsku tutaj krzyczy. Ale to, słuchajcie, jest po prostu nick, no nie? To jest ewidentnie, słuchajcie, po prostu VIP. Dlatego ma zielony nick, a ja, słuchajcie, szukam dalej tego zielonego, naprawdę. Gdzie on może się znajdować? Nie wiem. Ale spróbujmy go, słuchajcie, znaleźć. Mamy tutaj... Aha, tutaj jest mój gość, to nie. Mamy 6 diaksów, dobra, jest wygrana arena. Więc w takim razie, moi drodzy, ja wam powiem tylko tyle. Bardzo dziękuję oczywiście za obejrzenie tego materiału. Wy subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmy, każdego jednego dnia. A my, słuchajcie, mamy teraz 10 wygranych z rzędu. Mamy blisko do 130 gwiazdki, więc naprawdę jest super. Przypomnę też, że na kanale Abra Minecraft codziennie jest seria z milionowic, więc zapraszam oraz wpadajcie na sklep www.abra.et. Pierwszy link w opisie tego materiału. Takie kozackie bluzy na was czekają, z którymi po prostu łatwiej jest wygrać na Bedwars. Sami widzicie, jak łatwo z tym jest wygrać, no nie? Z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki, no mnóstwo fajnych rzeczy na was czeka. I z kodem ABRA macie minus 20 zł na zamówienie. Kod macie oczywiście w opisie tego materiału. I przypominam, że do każdego zamówienia dołączam 3 wlepki gratis. Gratis, losowe wlepki. Ale warto się pospieszyć, bo bardzo szybko schodzą. Naprawdę, pospieszę się. www.abrety. Pierwszy link w opisie. Ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieńczka. Eleczko i puu!